jaki zysk może być z tego potencjalnie? No zysk jest taki, że ma pan towar premium, to bezwzględnie. I jest pan pewny każdego badania, każda firma może do pana przyjść i cokolwiek panu sprawdzić, nic panu nie ma prawa tam wyjść, albo jak wyjdzie, to pan jest wie, co panu wyjdzie. I ludzie są za bardzo tradycyjni, a nie no być może rynek ich do tego zmusi, wie pan, to też nie jest tak, że wszyscy musimy robić to samo. Wie pan, ja jak robiłem to 4 lata temu, to dla większości z państwa byłaby to abstrakcja. Dzisiaj państwo tu jesteście. Także to też o czymś świadczy. Może część z państwa, może 30% się zdecyduje na temu, na tego typu produkty. A to, że już państwo wiecie, że jest taka możliwość i taka alternatywa. Ileś ludzi już to w Polsce robi. I zanim się poznaliśmy, to oni sami tam zaczynali z różnym skutkiem, gdzieś tam się spotkaliśmy i teraz współpracujemy. To nie jest tak, że nikt tego nie robi, bo ludzie różnych rzeczy próbują. Każdy też gdzieś w jakimś środowisku funkcjonuje, do tej pory z kimś handlował i też ma jakieś informacje rynkowe, co się dzieje. Zresztą dzisiaj mieliśmy też jakąś tam porcję informacji z innych tam gatunków. Nie jest pewne, czy nas to czeka, ale nie jest też wykluczone. A wiele jest przesłanek ku temu, że jednak tych cen nie będzie. Także kalifornijską. Nie jest dozwolone. Nie jest dozwolone. No nie. Nie. Znaczy nie jest jako nie jest rejestrowana w ochronie owoców. Ale nie wychodzą, że to jest na liście. A jak jest na przykład z nawożeniem? Normalnie robimy nawożenie. Tutaj nie ma. Nawozy mineralne. Tak, nie ma żadnych ograniczeń. Normalne to, co do tej pory robimy, to co się to robi w zwykłej produkcji. Tu się robi to samo. Tu tylko zmiany polegają na ochronie. No to jest istotne, bo w ekologicznej to jest... No nie można nic, dlatego ja o tym powiedziałem, żeby nie mieszać tych pojęć. Bo w ekologii teraz będą badane azotany po to, żeby wyeliminować takie właśnie naboże sztuczne, dokładnie. Także, bo ja mam mnóstwo pytań, bo przestaje się robić chemię. Wczoraj mówię, miałem pytanie, że kap na 115 dni. To jest jakieś względne pojęcie, że ktoś gdzieś coś powiedział, że tak mogło być. Mogło, ale nie musiało. A metabolit jest oznaczany przez 140. Wie pan, no ktoś zrobi taką analizę i od razu wychodzi, że tam... I to trzeba sobie zdawać sprawę, no zależne od roku jest, no to już wiemy, tak, ale, od pogody i tak dalej. Ale no to konsekwencje, to ktoś sobie nie zdaje sprawy. 110, 105, 140. No. Dokładnie, ale w tym produkcie, jak nam wyjdzie kaptan, czy ten metabolit, okej, okay, mamy jedną pozostałość. Ale w ekologii, jakbyśmy to zrobili, to już jest przestępstwo, bo to jest oszustwo. Oczywiście, tak. Bo to jest już niedaleko, ale to jeszcze możemy tu herbicydy zrobić, możemy nawożenie zrobić. Możemy jeszcze jakąś chemię. Tam od początku, ja wiem jaka jest różnica, bo ja mam też gospodarstwa ekologiczne, typowe, certyfikowane. No tam jest dużo inaczej, tam już jest jednak ta różnica w plonie. Mniejsza. Oczywiście, no ale tam jest jednak ta półka cenowa inna. Trochę inna. No to najwyższa i to ci co w tym są, no ich zdaniem to im się opłaca i dalej nikt kto przeszedł w ten obszar produkcji nie wraca z powrotem. Czyli musi im się to opłacać. Ale też wiem, że nie każdy tego się nadaje. Kilka osób, ja też jak ktoś chce w to wchodzić, to właśnie to jak gdzie państwo są, macie dużo czasu do zastanowienia. Gdzie o tym można pomyśleć, trochę poczytać i się zastanowić, jakie są uwarunkowania, jakie są zagrożenia, jakie są plusy, jakie minusy, bo to wszystko trzeba wiedzieć. Już się w to wchodzi i ponosi się jakieś tam wyrzeczenia, nie wiem, siedzenie na tym ciągniku w kółko, bo te środki kontaktowe są w kółko zmywane, no to i potem się, nie wiem, jeden problem, załóżmy z pszycą jest. No i ktoś już ma na tyle tam ciśnienie, żeby zrobić chemię i pęka. No to wtedy już jest bez sensu. Dlatego ja w zimę rozmawiam z takimi ludźmi, to mówię wszystkie słabe i mocne punkty tej produkcji. Że mamy obszary, w których jest problem okresowy i no tak jak z tą pszycą, jest problem, nie ukrywam, i u nas. No teraz trochę się to rozwiązało i ten okres, w którym dzisiaj, teraz jak w tym okresie, co wygląda ten sad tak jak teraz jest, no wygląda to nieźle, ale były momenty gorzej, że to wyglądało. I to też chcę sobie jasno powiedzieć, to nie ma co czarować, że jest kolorowo, jest rewelacyjnie. Oczywiście mamy ten cel przed sobą, jaki sobie postawiliśmy, ale po drodze są jakieś tam schody. Też jest czasem tak, że sąsiad robi jakimś tepeki, za 3 dni ma efekt kapitalny, bo jest sześciutko. Tutaj dalej mamy tę przesadę. No i tutaj ta psychologiczna bariera też niektórych wyprowadza z równowagi i tego nie robią.
Każda. Znaczy, na tą chwilę jest każda. Na tej chwili, nawet jeśli chodzi o odmiany, to jesteśmy w stanie zrobić każdą, ale... Ale jeśli myślimy o kupność. Ale jeśli chodzi o kupność, chodzi o taki, żeby relatywnie był efekt tej... Nie, no to nie mamy jakichś przeciwwskazań co do odmian. To bardziej o odmiany to mówimy, jeśli chodzi o, już tak jak koledzy z BIS-a mówili, pod kątem handlowym, no to już jest wtedy uwarunkowanie na jakiś rynek. Jeśli mówimy o zachodnim, to wiadomo, są jakieś preferencje odmianowe. Pod względem samym technicznym, jeśli chodzi o ochronę, to tu nie ma jakiegoś poziomu. Tak, akurat u Andrzeja jest tak, że i Gale ma, i Prince'a ma. Goldena nie mam, tylko w sadzie, także... Ale ja mam winy sada Goldena. Z tym ozdrawieniem, nie? Na tym Fiona Golda coś się pojawia, no to teoretycznie... Ale to się w tym roku mi pojawiło, w zeszłym roku akurat... Ale na Gali, co dziwne, na Gali nie ma ozdrawienia. Mamy tam jakieś założenia do tego, że... Goldena? Nie mam Goldena. Ale ja mam Goldena w innych lokalizacjach. I jak to wygląda? Nic się nie dzieje. A jak młody, jednoroczny Prince z Mocniakiem? No to jak stosujemy siarkowy preparat, tym bardziej wyeliminowaliśmy problem pordzewiaczy i przedziorów. Tak. Także tu ma plusy i minusy. Można stosować normalne przerzedzanie poza metamitron. Czyli tam Goldix albo Brevis. Inne środki do przerzedzania normalnie możemy dać. Czyli nawożenie doliczne jest? Jak najbardziej. No, bez wapnia i bez fosforu przecież to ciężko cokolwiek, tak? Szczególnie bez wapnia. No, ale dochodzi jeszcze i magnez, tak, i mangan, także... Nie, no tutaj cały program nawożenia mineralnego... Dodatkowe zabiegi, prawda, bo to raczej mało się miesza... Jedyne utrudnienie jest takie, że... Dodatkowe zabiegi, prawda, no bo tak, raczej nie mieszamy... Tak, nie, raczej nie mieszamy, to są oddzielne zabiegi, tak. Właśnie jedyne utrudnienie jest takie, że tutaj te środki jednak są niemieszalne i te nawożenie mineralne dolistne trzeba robić oddzielnie. Oddzielnie. To jest też uciążliwość, że... No mówię, jest okres, gdzie się z tego ciągnika prawie nie zsiada. No mówię, raz się zrobi nawozem, raz się zrobi zabieg ochronny, a jeszcze jak w tym roku było relatywnie łatwiej z deszczem, jak jest więcej tych opadów, no to tych zabiegów jest więcej, także czasem jest trudno znaleźć okienko, żeby zmieścić się z tym nawozem. I ja to mówię po to, żeby Państwo też mieli obraz tego, z czym to się może po drodze wiązać. Że to nie jest tak kolorowo, że Andrzej też się nad tym zastanawiał ze 2 lata. W tamtym roku zaczął to robić i w tym roku to kontynuuje. Także to nie jest tak, ja mu mówiłem o tym, znamy się długo, mówiłem mu o tym, widział też takie sady, różnie do tego podchodził, w końcu się namyślił, myślę, że nie żałuje, ale to miał też gdzie to zobaczyć. Także Państwo dzisiaj jesteście, możecie tam sobie też zobaczyć różne rzeczy, przeanalizować i na przyszły rok albo wejdziecie, albo nie. No to już... trzeba się psychicznie nastawić. Psychika. W tym sadzie nie będzie tak już, jak było przedtem. Tak, tak. Troszkę będzie inaczej. Troszkę inaczej. Nie dużo liczbę godzin ciągnie. A ile osób już się przekonało? Znaczy wie pan, pewnie ja sam tego nie robię, ale ja już robię koło 100 gospodarstw, może lepiej. Przez jaki czas? No w tym roku, w tamtym roku to było kilkanaście. W których regionach pan to prowadzi? W całej Polsce, od Rzeszowa w zasadzie do Koszalina. No wiadomo, że największe skupisko jest tu, w tym rejonie, powiedzmy Warka Gruje, czy szerzej Biała Rawska. Ale mam też sady jakieś na Śląsku, z Lubuskiem, w Pomorskim, w Podkarpackim. Czy pan jest zainteresowany zrobić pilotażowy w innym regionie? Nie ma problemu. Ale to w innym regionie to znaczy? Kazimierz Dolny. Nie, a to nie ma. To nie jest tak daleko. Nie jest daleko, nie ma problemu. Zwłaszcza, że na Lubelszczyźnie też to robią. Dokładnie. No, nasi znajomi to możemy robią. Dam kontakt i po spotkaniu się skontaktujemy, możemy się... Także... Myślę, że wszystkich nie zachęciłem, a część z Państwa na pewno zrobi. Na pewno Pan nas zaciekawił. No i o to chodziło. Bo żeby się rozpoczęła dyskusja, to też musiał być jakiś impuls. Także... Najważniejsze jest kasa. A z regalistem jak jest? Można stosować, pod warunkiem, że to jest regalist. Tu był stosowany regalist. Tak, i gibeleryna też. Ale w pokwitnieniu. To nie ma znaczenia. Nie ma, tak. Po kwitnieniu, tak. Akurat tutaj było od pokwitnienia. Tak. To nie jest oznaczone jako środek ochrony, tak? Tak. Tylko tak jak Piotrek mówi, to pod warunkiem, że to jest typowy regalist. To nie jest jakaś chińszczyzna, nie jest to podróbka i tak dalej. Albo zamiennik. Albo zamiennik, no. Musi to być... Albo kort, albo regalist. Tak.